Ekonomia, kapitał, gospodarka. Ja muszę powiedzieć, że to jest zbyt proste i skrót myślowy, ocenianie w ten sposób, co jest pierwotne, czy chęć pominięcia podatku, czy warunki, w jakich te firmy, te wehikuły prawne funkcjonują za granicą. I wydaje mi się, że w dużej części powodem, dla którego te czapki są zarejestrowane w krajach jak Szwajcaria, Holandia, czy dotychczas Luksemburg, Liechtenstein, była nie chęć uniknięcia podatku, czy większego podatku, tylko warunki, w jakich następuje ochrona prawna wartości majątkowych i różnego rodzaju operacji finansowych opartych na prawie. Na przykład Holandia stwarzała bardzo atrakcyjne warunki dla podmiotów prawa handlowego, które korzystają i korzystały z różnego rodzaju dodatkowych zabezpieczeń ochronnych, pozwalających tworzyć finanse. Źródłem niepokoju jest głównie niestabilność i zmienność systemu prawnego towarzyszącemu działalności gospodarczej, bo takim typowym przykładem jest choćby zamach teraz na prawa spółki komandytowej, która od lat była ustanowiona jako twór pozwalający prawny ograniczyć odpowiedzialność, a równocześnie wnosić wartości niematerialne według nie skali wartości pieniądza, ale ich istoty w biznesie. I nagle się dowiadujemy, że za pół roku te warunki się zmieniają, że będzie obłożone to dodatkowym podatkiem, co jest katastrofą dla wielu projektów, które powstawały tylko dlatego, że miały jeden poziom opodatkowania i nie jest to mechanizm omijający podatki, tylko tworzący reguły gospodarcze. I wydaje mi się, że to jest podstawowa funkcja, dla której ci bogaci chcą zabezpieczyć trwałość swoich warunków gospodarowania, a pozostałe rzeczy są już tego pochodną.